Kolejny druk, zmiana uchwały nr 11 przez 154 przez 7 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie inkasa opłaty skarbowej Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego nr 359, pozycja 2355 z późniejszymi zmianami. Projekt Prezydenta Miasta Krakowa, druk nr 1462. Pierwsze czytanie referuje pani dyrektor Cecylia Woło. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, w imieniu Pana Prezydenta przedkładam projekt uchwały według druku nr 1462 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej inkasa opłaty skarbowej. Również ta uchwała, podobnie jak poprzednia uchwała, ma na celu wykreślenie z treści obowiązującej uchwały obowiązku zawierania umów z inkasentem. Skoro nie ma obowiązku czegoś robić, kolejna jakby niepotrzebna czynność, stąd w ramach porządkowania pewnych zapisów też proponujemy wykreślenie tego zapisu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała druk. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z pań i panów radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada odbyła pierwsze czytanie projektu i zgodnie z paragrafem 36 ust. 6 Statutu Miasta Krakowa określa termin wprowadzenia autopoprawek na 15.10.2013 roku godzina 15. Ostateczny termin wprowadzenia poprawek 17.10.2013 roku godzina 15.